Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Dzisiaj nieco nietypowa, bo o nowej porze. Od dzisiaj filmy będą ukazywać się o godzinie 12. Tak wynika według statystyk, że Was jest wtedy najwięcej i najwięcej może mnie oglądać, a zależy mi na Waszych odsłonach, na Waszych komentarzach, na Waszych polubieniach. Zależy mi też na tym, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, dlatego przenoszę termin emisji moich filmów. Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie po prostu niesamowicie takie radosne. Jestem tak szalenie, nawet nie wiem co mam mówić, jestem tak podekscytowana, ponieważ wprowadzam jakby w życie moje nowe dziecko. Muszę Wam powiedzieć, że pracowałam na tym od już blisko ponad pół roku. Tak naprawdę zaczęło się to zupełnie niewinnie. Podczas nagrywania odcinków co jakiś czas ktoś kiedyś rzucał: słuchaj, ty powinnaś napisać książkę, słuchaj, ty powinnaś opowiedzieć o tym ludziom. To fajne, o czym ty opowiadasz, i właściwie każdy z Was podsuwał mi jakieś propozycje, ale gdzieś tam to napisanie książki się przewijało. I nie ukrywam, że w pewnym momencie stało się to moim takim, może nie marzeniem, ale celem, który chciałam zrealizować. Został on wpisany na moją bucket listę, czyli listę rzeczy, które chciałabym kiedyś w życiu zrobić. I tak sobie wymyśliłam, że czemu nie napisać w życiu książki. Kompletnie jeszcze wtedy nie miałam pomysłu, o czym miałaby być ta książka, ale z racji tego, że jestem coachem i odbywam sesję z wieloma fantastycznymi osobami. Jestem świadkiem ich transformacji, tego jak się zmieniają i tego jak dochodzą tutaj u mnie podczas spotkań do tego, jak ten swój potencjał w sobie odkryć na nowo i z niego korzystać, to podczas tych spotkań niejednokrotnie przejawiało się ciągle to samo, że właściwie większość z tych osób, które do mnie przychodzą, nie realizują swoich marzeń, swoich celów, swoich potrzeb, czy swoich największych pragnień, tylko dlatego, że ciągle mają gdzieś tam jakąś blokadę, która ich zatrzymuje, spowalnia albo nie pozwala na robienie tego. I wtedy olśniło mnie i wpadłam na pomysł, że o tym właśnie napiszę książkę, o tych naszych ludzkich wymówkach, o tych słabościach, które za każdym razem tłumaczymy, jeśli czegoś nam się nie chce robić lub po prostu nie możemy tego zrobić. Ponieważ nie chciałam, aby pisać o tym tylko z racji tego, co ja na ten temat wiem, pomyślałam, że fajnie by było zrobić badania. Pytałam dosłownie wszystkich, pytałam ludzi też za granicami, pytałam ludzi totalnie mi nieznajomych podczas chociażby podróży do Gdańska, kiedy wiozłam w samochodzie kogoś na BlaBlaCarze, nie znając go zupełnie, ponieważ też nie chciałam zapytać: słuchaj, jaka jest twoja wymówka? To zadawałam dwa pytania. Pierwsze: jakie jest twoje największe marzenie? I tu powiem wam, że ludzkie twarze zmieniają się niesamowicie, kiedy ludzie opowiadają o swoich marzeniach. Ten błysk w oku, który się pojawia, kiedy mówią o tym, co jest dla nich ważne. I kiedy opowiadali mi o tym, to moje drugie pytanie zadawałam im prosto w serce, jak cios, i pytałam: ok, to dlaczego tego nie robisz? No i już tutaj reakcje były różne. Ludzie albo się wycofywali, albo zamykali w sobie, albo po prostu ze spuszczoną głową odpowiadali mi o swoich wymówkach. Spytałam 123 osoby na temat tych wymówek. Z nich powstała mi lista 47 wymówek. Wiele z nich było takich powielonych, pokrewnych albo bardzo zbliżonych do siebie. I po dogłębnej analizie okazało się, że tak naprawdę jest ich 31. I właśnie w mojej książce, która nazywa się Wrzuć na luz, opisuję i rozprawiam się z tymi 31 wymówkami. Dlaczego wrzuć na luz? No właśnie, ponieważ uwielbiam jeździć samochodem i wiele moich rozmów odbywa się podczas jazdy samochodem, czy to z osobami, które wiozę, czy to podczas rozmów telefonicznych, wtedy szybciej mija droga i szybciej płynie czas. W związku z tym moja książka pisana jest właśnie w samochodzie. Każdy rozdział rozpoczyna się od fragmentu trasy podczas jazdy bodajże do Warszawy, a w pierwszym rozdziale, będąc fizykiem z wykształcenia, opisuję w ogóle ruch. Co to jest ruch, jego elementy? Myślę, że w fajny sposób tłumaczę to, co tłumaczy się normalnie dzieciom w szkole. Więc taki był pomysł napisania tej książki. Potem samo napisanie, pamiętam, byłam na spotkaniu z moim mentorem w Warszawie i on powiedział do mnie: no to pisz tą książkę. Ja powiedziałam: tak, tak, napiszę, może za rok, może za dwa. On mówi: nie, pisz ją teraz. No i faktycznie trochę mnie zmotywował do tego. Przyjechałam do domu i nie czekałam na przysłowiową wenę, tylko po prostu siadałam do komputera i pisałam. Kiedy pisałam? Często pytacie. Kiedy miałaś czas? Ja zawsze wszystko robię w tak zwanym międzyczasie. Najlepiej pracuje mi się w nocy, kiedy śpi już moja pięcioletnia córka. Więc nie ukrywam, że gro czasu, kiedy pisałam książkę, pisałam ją po prostu po nocy.
Jestem bardzo osobą konkretną i mam ścisły umysł, więc bałam się na początku, że moja książka będzie miała 20 stron i ani jednej więcej. Okazało się, że napisałam ich troszkę więcej. Potem ktoś zna na tym, powiedział: słuchaj, z tego powstanie już całkiem fajna, prawie 200-stronicowa książka. Tak się właśnie też zdarzyło. Samo napisanie chyba nie było dla mnie trudne. Były takie dni, kiedy pisałam po prostu i to ze mnie wychodziło. Były takie tygodnie, kiedy nie napisałam ani jednego słowa i to też jest fajne, ale znowu siadałam i znowu płynęło to dość fajnie. Samo napisanie nie było dla mnie problemem. Potem okazało się, że napisać książkę to pryszcz, ale doprowadzić do jej wydania, fizycznej wersji trzymania jej w rękach, to nie jest już takie proste. Okazało się, że kolejną rzeczą jest zrobienie korekty, czyli jakby posprawdzanie tej książki, przeczytanie, poprawienie wszystkich błędów. I nie mówię tutaj o błędach ortograficznych, ale przede wszystkim stylistycznych, żeby ktoś, kto czyta, mógł zrozumieć sens i to, co ja konkretnie chciałam przekazać. Bo postawienie przecinka w języku polskim nie w tym miejscu, gdzie trzeba, diametralnie zmienia sens zdania. Także to jest kolejna rzecz, którą robi się po napisaniu książki. Korekta. Oczywiście nie robi się jednorazowej korekty, są przynajmniej dwie korekty i tak potem czytając książki sami wiemy, że zdarzają się błędy i pewnie w mojej też będą. Po korekcie okazało się, że chciałabym, żeby każdy z tych rozdziałów, każda z wymówek była okraszona jakimś pięknym rysunkiem. I tutaj też szukam kogoś, kto zrobiłby mi grafikę w formie flipów. Flipowanie to taka technika takich prostych rysunków, ponieważ stwierdziłam, że moja książka jest dość prostym językiem napisana, więc fajne będą proste rysunki. Niestety ktoś, kto miał mi te rysunki zrobić, nie dowiózł, jak to się ładnie mówi, tematu do końca. Straciłam przez to miesiąc czasu, ale to nic, to była dla mnie fajna nauczka. W tym czasie umieściłam na Facebooku informację, czy ktoś mógłby to zrobić. Pojawiły się kolejne osoby, które mogłyby to zrobić. I znów jadąc samochodem, tym razem do Gdańska, rozmawiałam z jedną z osób. Ona mówi: słuchaj, przecież moja córka mogłaby to dla ciebie zrobić. Powiem szczerze, że byłam mega zaskoczona. Ta córka to członek mojej rodziny, więc tym bardziej byłam przeszczęśliwa. Okazało się, że zrobiła fantastyczne grafiki. Dzięki temu śmieję się trochę, że książka jest książką rodzinną, bo ja ją napisałam. Mąż dokonała pierwszej korekty. Moja teściowa, będąc polonistką, dokonała drugiej korekty, więc jest to bardzo rodzinna książka. I jeszcze mojej właśnie siostry, córka zrobiła te grafiki, zresztą są one przepiękne i tak właśnie powstała książka i grafika z korektą. Co dalej? Okazało się, że dalej trzeba stworzyć projekt okładki, więc potrzebny jest grafik, który coś takiego zrobi. Grafik, żeby zrobić taki projekt okładki, musi przeczytać najpierw tą książkę. I w ten sposób trafiłam do bardzo fajnego człowieka z Koszalina, który zrobił mi projekt okładki. Na początku byłam troszkę może zaskoczona kolorami, ale kiedy próbowałam sama w programie zmienić kolory, żaden mi nie pasował. Stwierdziłam, że nie ma przypadku, widocznie tak ma być ten kolor. Zobaczycie, pomarańczowy, jak moja marynarka, jest taki mocno też energetyczny, taki jak ja, więc myślę, że pasuje do tej książki. I tak też powstała książka z rysunkami, z okładką. Ale okazało się, że żeby oddać książkę do drukarni, potrzebny jest skład. Więc musi być osoba, która taki skład zrobi, to znaczy podzieli strony książki z normalnej wersji komputerowej na odpowiedni rozmiar tej książki, więc potrzebny jest skład. Poza tym w składzie odpowiednie są marginesy, w zależności od strony prawej czy lewej, margines większy musi być raz po lewej stronie, raz po prawej, więc okazuje się, że to nie jest takie proste, więc potrzebny jest coś do składu. No i gdy znalazłam kogoś takiego, kto zrobi mi ten skład, po całym składzie okazało się, że to też nie jest jeszcze koniec, bo zanim drukarnia, to drukarnia też robi najpierw jakieś przymiarki, potem wysyła to z powrotem do kogoś, kto robił skład celem poprawienia. To się podobno rozkłada na arkuszach i na raz drukowanych jest kilkanaście stron. No i w ten sposób powinno to trafić do drukarni. Ponieważ robiłam self-publishing, to chciałam zrobić wszystko od początku do końca sama. Szukałam sama drukarni, która mogłaby mi to zrobić. W życiu nie pomyślałam, że wydrukowanie książki może aż tyle kosztować, nie licząc tych wszystkich rzeczy, o których wam mówię. Mi wiele z tych kosztów dzięki mojej rodzinie odpadło.
I ta drukarnia rozpoczyna drukowanie tej książki, no i powinno się zacząć kampanię, promocyjną, fajnie zrobić kampanię przedsprzedażową. Ja, ponieważ robię to po raz pierwszy, nie wiedziałam, że coś takiego można zrobić, to się robi, kiedy książki się w ręku nie ma. Ale to nic, rozpoczynamy dzisiaj i dzisiaj też, ponieważ jeszcze fizycznie książki nie mam, bo ona będzie w piątek. Pewnie widzicie ją za mną, z tyłu robię już taką przedsprzedaż. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, to właśnie od teraz na stronie sklepu sklep.energyboost.pl można sobie taką książkę zamówić. Jeśli ktoś z Was będzie chciał ją odebrać ode mnie w Słupsku, to nie trzeba tego robić przez stronę, wystarczy do mnie napisać informacje na Facebooku czy na Messengerze i myślę, że w jakiś sposób jestem w stanie przekazać Wam tą książkę w Słupsku. No i w ten sposób powstaje książka. Do tego, żeby móc ją sprzedać, potrzebna jest również strona, właściwie sklep internetowy, w którym to będzie można tą książkę zobaczyć, zamówić. Potrzebne są reklamy, więc jeżeli ktoś z Was trzyma za mnie kciuki, wspiera to, co robię i kibicuje mi, to bardzo proszę, kiedy umieszczę już informacje o tej książce, udostępnijcie to, wyślijcie informacje w świat, niech ludzie dowiedzą się, że napisałam książkę. Myślę, że książka będzie dla Was ciekawa, zaskakująca, intrygująca, a jeśli wprowadzicie ją w życie, to już nigdy więcej w życiu nie będziecie czekali na realizację swoich marzeń. Ja nie mogę powiedzieć, że ja sama nie mam wymówek. Oczywiście, że je mam, ale wtedy zawsze pojawia się na mojej drodze jedna osoba, która za przeproszeniem kopnie mnie w tyłek i mówi: Marzena, upadłaś, popraw koronę, popraw, przypudruj nosek i działaj dalej. Ja czasami jestem taką osobą dla innych. Ostatnio też ktoś był taką osobą dla mnie. Dziękuję Ci, Aniu. Zmotywowałaś mnie niesamowicie. Dlatego też tak to się dzieje. Nie ma, kochani, w życiu przypadków. I ja jestem przekonana, że ta książka nie jest przypadkowa i ma pomóc wielu osobom w pozbyciu się tego, co blokuje ich w życiu. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Napiszcie komentarze. Dodam tylko jeszcze, że uruchomiłam na Facebooku grupę, która właśnie nazywa się Wrzuć na luz. Jeżeli ktokolwiek z Was przeczyta moją książkę i chciałby się podzielić, rozpocząć dyskusję, to ta grupa jest właśnie dla Was. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. To dla mnie niesamowita przygoda i nawet nie wiecie, jak strasznie się cieszę, że w ogóle to ujrzy już piątek światło dzienny. Jestem bardzo podekscytowana i kochani, do piątku. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.